Cezary Kulesza zastąpił na stanowisku prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa Bońka. Niedługo po wyborze pojawił się w regionie częstochowskim, który ostatnio może się pochwalić sporymi sukcesami. Wystarczy wspomnieć zdobycie przez Raków Częstochowa Pucharu Polski, czy też awans częstochowskiej Iskry do pierwszej ligi. Aktualnie tak jest, ale chciałbym podkreślić, że w ogóle region śląski to region, który najbardziej jest utytułowanym regionem w Polsce, ponieważ tutaj najwięcej zostało tytułów Mistrza Polski, Ruch Chorzów, Górnik Zabrze, nie zapominajmy również o tych klubach. Nowy szef to i nowe plany, tak jest również w przypadku prezesa Kuleszy, który choć krótko sprawuje funkcję prezesa PZPN, pilnie przygląda się polskiej piłce i powoli konkretyzuje swoje plany. No jest bardzo, bardzo dużo tych planów, musimy się do tego przygotować, bo jak wiemy, dopiero jesteśmy 3 tygodnie po wyborach, ale takie turnieje, jakie tutaj widzimy i w takim wydaniu i na takich obiektach, to naprawdę, naprawdę to jest przyszłość. Powinniśmy coraz więcej tego robić, ponieważ z takich turniejów też gdzieś później ci zawodnicy trafiają do klubów i później zasilają reprezentacje młodzieżowe Polski, czy tam dane kluby w danym regionie. Ważnym elementem w działalności samego prezesa PZPN, jak i całego środowiska, powinna być niewątpliwie dbałość o szkolenie młodych zawodników. Pierwsze jakby decyzje zapadły. Mamy wiceprezesa Maćka Mateńko, który właśnie wprowadził pierwszy przepis, gdzie na zarządzie zatwierdziliśmy, że gramy bez bramek. Bardziej będzie nam zależało na tym, żeby ta młodzież, która w młodym wieku, żeby bardziej ta młodzież była kreatywna. Co to daje? To daje, że więcej kontaktów z piłką, a nie myślenie o strzeleniu bramki, o zamurowaniu bramki. Później na to przyjdzie czas w grupach już starszych. Warto przy okazji przypomnieć, że nowym wiceprezesem PZPN do spraw piłki profesjonalnej został prezes częstochowskiego Rakowa, Wojciech Cygan. No, Wojciech Cygan odpowiada za... jest wiceprezesem piłki zawodowej. Już jesteśmy po 2 spotkaniach, także są nakreślone jakieś tam plany i będziemy powoli to realizować.